Cześć, jestem Dart Camillus, ta gra to Unepic i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Bawimy się dalej, idziemy sobie... do drabiny było zejście tędy. Idziemy eksplorować dalej. Tutaj, żeby wejść tam gdzie chcę. Tak. I teraz jesteśmy tutaj, gdzie chciałem być. Tutaj na pewno czegoś nie zapaliłem. Tam były drzwi, ale najpierw... Kawałek posągu. Kawałek posągu, kolejny kawałek. Pozbierajmy najpierw te posągi. O, zauważył mnie. Fuck, to dziadostwo. To dziadostwo. Nie chciałem się leczyć. Dobra, w sumie nie wyszło źle. Tab. No przecież, goddammit! Dlaczego ja za każdym razem muszę tego gnojka targetować? Tak cię załatwiesz, szmaciarzu. Aj, nie zdążyłem! Jaram się. A jest. Ha. Fuck you. Mam to. Nie! Aj, nie ten przycisk. Ha. Dupę, no. Sorki. Wybaczcie, nie ten przycisk. Nie wiem, czy mi się dźwięk nagrywa. Myślę, że raczej tak, ale pewności nie mam. Tutaj jest coś do zapalenia. Tu jest pewnie. Niebieska esencja. Jest mi potrzebna. Ale żabki! Skrzynunia. Niebieska esencja. Tak, jest pięknie. Kawałek posągu. 11 na 20. Jest dobrze. No, w tą stronę mamy rozświetlone. Kolejne rozświetlone. Więc idziemy tu, gdzie byliśmy. Ja mam nadzieję, że tego gnoja, co tam był, zabiłem. Dwanaście. Beczuszki. Coś mamy, strzały. Strzał i złota nigdy dość. Tu jest ten. A nie. A! Nie zdążył. Haha. I złoto. Tu jest oświetlone? Nie. Więc coś tutaj należałoby oświetlić. Jednak co? Jeszcze nie wiem, ale się dowie. Tu mamy? Tu na pewno. O tak. Tak jest. Strzały, dobra. Lubię strzały i złoto. Można tutaj zejść na dół, ale na razie nie mam takiej potrzeby. Na razie nie wchodzimy do tych... Muszę sobie zmienić zadanie w ogóle. O, jest. Dobra. Aha. Dalej nie pójdziemy na razie. Na razie dalej przejście jest zamknięte. Nie wiem, jak je otworzyć. Nieważne. No to może... Może... Wrócimy się na górę, co? Nie, tutaj do tego pomieszczenia... Które jest... Teraz nad nami. To jak tam wejść? Aha, już wiem, dobrze.
Dobra, zacząłem mniej więcej za 20, będę pamiętał. O, tutaj. Tutaj też jest niestety zamknięte, tak na razie. Potrzebuję klucz do katakumb, którego nie mam. Tu już byłem. Ale możemy w sumie pozabijać to dziadostwo. Tu bym chciał wejść dalej, tam na pewno. Tu nie widzę żadnego zejścia na dół. A do góry... nie, do góry. Pójdźmy do góry, pójdźmy do góry. Mam pewien pomysł. Aj, mały rubin. Dobrze, to się wszystko przyda. Będziemy sprzedawać. No spadłem na niego i dostałem... Expik leci, nie jest za duży, ale... Ale zawsze jakiś expik. Dobra, gdzie jesteśmy? Tu. Aha, już. Wiecie pewnie, gdzie chcę iść. Chcę iść. Tu jest oświetlone, tak. Chcę iść. Nie, tak. Dokładnie tu. Tu są te sukinkoty. I nietoperze słyszę. Mały szmaragd. Może... Weźmy żabalona. Mam czary. Co tu jest? O, fuck! Nie trafił mnie. Teraz mnie trafi. Złoto. Co tu jest? Pieprzony nietoperz. Ajej. Zapal. Co tu jest? No walcz z tymi nietoperzami, żabuniu. Ja nawet nie wiem, co tutaj jest, żeby... Tak jest. Niż to dziadostwo. Nienawidzę nietoperzy. W tą stronę co jest najpierw. Zniszczymy beczuszki. Dobra, wyżej troszkę. Złoto, zostawiłem złoto, a mam dużo złota. Sporo, ale niewystarczająco. Chciałbym mieć więcej złota. Lubię złoto, złoto jest fajne. I tu. Dobra, to mamy oświetlone. Pewnie jak zaświecę to. Tak. Dobrze. Tu nie mogę pójść dalej. Aha. Czyli tak jak myślałem, nic za dużo tutaj nie było. Jeśli mi się nie nagrywa dźwięk, to dogram go... Aj! Nie wskoczę tam teraz? Być może nie. Wskoczę. Mimo nerda, on jest bardzo skoczny. Daj, a, ten wziął, dobra. Tutaj jest wszystko. Spróbujemy znaleźć pierścień tego ciula. Wybaczcie, że tak często patrzę na mapę, ale... Mapa jest niedostępna, a z tej strony jesteśmy tu. Chciałbym pójść niżej. Tak, chciałbym pójść niżej, ale no kurczę, gdzie ty masz ten pierścień, ziomek, no? Nie mogę cię palnąć. No, chciałbym bardzo znaleźć twój pierścionek, gościu, ale no... Nie poradzę nic na to, że ja go tutaj nie widzę. Może wy wiecie, gdzie jest, gdzie chociaż mniej więcej powinien być ten pierścionek. Ja
Ja go poszukam, dobra, poszukam go poza odcinkiem. Szkoda czasu. Szkoda czasu. Ten pierścień pewnie i tak za dużo nie daje. Zatem... idziemy. Idziemy tutaj. Tutaj nie pójdę, bo nie mam odpowiedniej... Powinienem poszukać jeszcze więcej. Wspaniały okrągły szafir. Koralowa korona i takie tam. Dobra, tutaj jestem. Tutaj mogę zejść na dół. I tak też zrobimy. O, nie, 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 nie! Nie, 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 nie! Muszę schować żabę. Bo znowu mi go zabije. A, tak. Czy ja go dam radę ściągnąć z topora? Dałbym go radę ściągnąć. Tak, dałem radę. Trochę się jaram, ale to nie szkodzi. Złoto i skrzynunia. Co jest skrzynunia? Niebieska esencja, czyli mamy część zadania wykonaną. Kawałek posągu. Tutaj mamy te... A, fuck! Ale... pieprzone pułapki. Kawałek posągu. Idziemy dalej. Nie! Dobry jestem. Jak jest, stoimy z mapą? Tu mamy oświetlone, więc musimy iść w tą stronę. Zapalmy pochodnie. Nie, 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 nie. Idź sobie. E3. Weź 3. Nie, uciekaj. No fuck. Już się pochwaliłem, tak? 4. Zabiło mnie, fuck. Aj, za późno. Dobra, ale nie, autosave był niedaleko. Fantastycznie. Uwielbiam taki autosave. Wejdę tu, zmienię sobie spokojnie na łuk. I teraz ucieknę. Nie, nie mogę uciec. On się chowa, ciul. Fuck. Nie lubię tego dziadostwa. No i wpadłem prosto na to. Dzięki. Weź tam. Jeja. Po co to zrobiłeś? Muszę stanąć w takim miejscu, żeby ten złamas... był cały czas widoczny. No, bo jak dostaję strzał, to od razu... fuck! Zginę. A może nie? Dobra, nieważne. Nieważne. Daj mi ten łuk z powrotem. Zejdźmy tu. Tu są drzwi. Za drzwiami jest... Witaj, młodzieńcze. Przyszedłeś po sztylet? Sztylet? Ach tak, oczywiście. To ty musisz być tym wybrańcem, chociaż w moich snach nie byłeś aż taki blady. Co muszę zrobić, aby zdobyć sztylet? Sztylet Adianti jest ostrzem wykłutym w innych wymiarach. Tylko szlachetny altruista może go zdobyć. Tak, to ja jestem tym altruistą. Dałem raz pieniądze żebrakowi.
Wiem, ale niestety ja nie jestem altruistą, więc jeśli chcesz poznać sekret sztyletu, musisz mi zapłacić 100 sztuk złota. Co proszę? Dam 50. 80 i ani grosza mniej. 80 sztuk złota, mam kupę. Masz tu 80, sknero i gadaj gdzie sztylet. Najpierw poproś ładnie. Chcę sztylet! Okej, przyszedłem znaleźć nóż. Proszę, potrzebuję tego noża. Iść tą ścieżką, na końcu znajdziesz sztylet Adianti. Weź tę szklankę wody i nie uroń nawet kropelki. Gdy dotrzesz do sztyletu, twój umysł musi być czysty jak ta woda. Ta woda nie jest za czysta. Wiesz co, myślę, że mnie oszukałeś, ale nieważne, zatrzymaj sobie to złoto. Szklanka pełna wody mam. Bierzemy topór i pieprzę na razie to czerwone dziadostwo. Pewnie mapa jest niedostępna, ta. Tylko czysta dusza może dzierżyć ten nóż i tylko człowiek z płaskim tyłkiem da radę tędy przejść. Pod przyciskiem F3 masz skróty do wszystkich swoich eliksirów, naciśnij F1, aby powrócić do skrótu. A dobra, tam na co mi to. Uważaj, tu nie ma mostu. Pewnie, że jest, ale ukryty po to, żeby przestraszyć tych, co tu przyjdą. Popatrz, rzucę monetę. A, tu nie ma mostu! O, fuck. Czy ja aby na pewno chcę tędy przejść? Chcę. Patrzcie. Mistrz platformówek ucieka. Lepiej nie wkładać ręki do ognia. Dlaczego nie? To co mam tam? Już wiem. Prosta zagadka. Użyj. Sztylet Adianti. Dobry jest? Wymaga 5 poziom sztylety. Obrażenia 133. O tak. Pięknie. Nie wiem, czy nie warto było zejść na dół, ale po taki sztylecik. Mam twój sztylet, ziom. A, nieważne. Warto było tu zejść. Tu ten palant. Ach, jeja. Gdzie ja jestem w ogóle na mapie? Tu jestem. Tędy mogę pójść dalej. W tą grę się tak fantastycznie gra, że straciłem znowu rachubę czasu. Dobra. Daj mi trójkę. Ale trafiłem go? Trzeba się będzie z nim trochę pomęczyć chyba. No fuck! Ale trafiłem go, dobra. Trafiłem go, ale on potrzebuje chyba z 2000, znaczy z 200 obrażeń, nie? No czemu fucking tab? No dlaczego to dziadostwo mi się nie targetuje? Czwórka. Jeszcze jedna. Mam jeszcze jakieś coś do leczenia, coś? Eliksir leczenia. Duży mam. A mam jakieś pewnie... Nie wiem dlaczego nigdy mi nie działa strzałka. Co jest co? Eliksir regeneracji. Eliksir regeneracji, eliksir eterycznej formy. A, to nie. Nic mi się nie przyda stąd. Dobra, będziemy chyba kończyć. Fuck, no znowu nie zdążyłem, no. Ale mnie to wpieniać zaczyna. On strzela szybciej ode mnie. Dobra, niech mnie to zabije. Dobra. Mam nadzieję, że zrobił się autosave gdzieś tutaj w pobliżu. Kończymy. Ja się z tym dziadostwem pobawię sam, bo to na pewno się nie skończy na jednej próbie. Aha, no dobra, to weźmy jeszcze ten sztylet. Teraz już
Weźmy ten sztylet. Ja się z tym pobawię sam. Dziękuję za to, że dotrwaliście do tego momentu. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i jakiegoś komentarza. Jeżeli macie jakieś rady, to z chęcią się do nich zastosuję. Zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się i cześć!